Bracia i siostry, każdy z nas przed chwilą wyznał w refrenie psalmu responsoryjnego: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Mówię do wszystkich, a szczególnie myślę o braciach, którzy za chwilę będą przyjmować habit naszego zakonu, habit świętego Dominika, ponieważ droga dominikańska, droga, na którą oni wstępują przez obrzęd obuczyn, wstępując do nowicjatu, jest częścią drogi do osiągnięcia dziedzictwa naszego przeznaczenia, jakim jest sam Bóg. I dzisiejsze czytania na tę drogę, bez względu na to, czy ktoś żyje w świecie, czy ktoś wstępuje do zakonu, rzucają bardzo konkretne światło. Z jednej strony traktując nas jako ludzi dojrzałych, dorosłych, odpowiedzialnych, a z drugiej strony jako dzieci, jako tych, do których należy Królestwo Niebieskie wtedy, gdy nie będą odpowiedzialni, tylko jak będą jak dzieci. Spójrzmy na te dwa pozornie sprzeczne aspekty. Czytanie z Księgi Jozuego akcentuje ten pierwszy wymiar. Cała ta sytuacja, która jest opisana w Księdze Jozuego, to taka sytuacja, gdy z jednej strony Jozue bardzo wyraźnie mówi: powiedzcie, jako ludzie dojrzali, dorośli, odpowiedzialni, wolni, którzy decydują się dlatego, że wiedzą, na co się decydują, czy chcecie służyć Panu. I naród wybrany mówi: tak, chcemy służyć Panu. I na to Jozue, żeby podkreślić wagę wolności, tego, że nikt narodu wybranego nie zmusza do tego, żeby kroczył drogami Pana, żeby Pan był dziedzictwem i przeznaczeniem, mówi: ale powiedzcie, jeżeli czy odwracacie się od bogów kananejskich, czy odwracacie się od bogów egipskich, czy naprawdę chcecie służyć Panu, bo możecie tego nie robić, możecie chodzić swoimi ścieżkami. I naród wybrany ponownie mówi: tak, tak jak Twój dom, jak Ty sam, chcemy służyć Panu. Jakby jeszcze chcąc podkreślić ten wymiar wolności i wyboru, który dokonuje naród wybrany, no Jozue jeszcze mocniej to podkreśla, spisując przymierze na księdze prawa, czyli można powiedzieć spisuje to przymierze w słowach, zawiera pakt, który nie jest tylko oparty na deklaracji, na tym, że ktoś deklaruje, że chce służyć Panu, że chce chodzić Jego ścieżkami, ale to jeszcze będzie spisane. A jakby było tego jeszcze mało, to Jozue stawia kamień jako stelę i mówi: ten kamień będzie świadkiem waszego przyrzeczenia. Ten kamień będzie świadczył o tym, że wy w sposób dobrowolny i absolutnie bez przymusu wybraliście chodzenie drogami Pana. I warto zobaczyć wolność i odpowiedzialność. To kilkakrotne pytanie ze strony Jozuego mówi, żebyście nie udawali, żebyście kiedykolwiek nie mówili, że ktoś z was zmusił, że to była jakaś sytuacja, że to były okoliczności, że to był kontekst historyczny. Trzykrotnie Jozue pyta, czy naprawdę dobrowolnie chcecie wejść na tą drogę. A jeżeli tak, to słowa zapisane w księdze, to kamień, który został postawiony, słowa, które wyście wyrzekli, są świadkami tego, że zrobiliście to jako ludzie wolni, dojrzali, odpowiedzialni, wiedzący, co robicie. I to jest bardzo ważne, że jeżeli idziemy za Panem Jezusem, to Pan Jezus nie chce niewolników. Pan Jezus nie chce, żeby ktoś mówił, że poszedł, bo tak wyszło mu w życiu. Bo, nie wiem, urodził się w rodzinie katolickiej, albo tak został wychowany, albo urodził się w Polsce, no to nie miał innego wyboru, musiał być chrześcijaninem. Nie, Izraelici byli od Abrahama przez Egipt prowadzeni przez Boga. Widzieli cuda Pana. A jednak Bóg pyta, czy wy chcecie, czy wiecie i teraz w tym momencie decydujecie się na tę drogę. I drugi aspekt. Drugi aspekt, który pokazuje nam, rzuca na ten aspekt światło Ewangelia,
wtedy, gdy Pan Jezus mówi, dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Co Pan Jezus chciał powiedzieć przez to, że do dzieci należy Królestwo Niebieskie? Przecież od dzieci nie można wymagać tego, co mówiłem przed chwilą, czyli świadomego, dobrowolnego, odpowiedzialnego wyboru. Bo są dziećmi, bo nie znają jeszcze świata, bo nie przekonały się, jakich można w tym świecie dokonać wyboru. Więc to nie o to chodzi. Pan Jezus prawdopodobnie też nie miał na myśli tego, że dzieci to takie aniołki, niewinne pacholęta, które grzechu żadnego nie mają. No bo jak popatrzę na tych 14 panów, którzy tutaj siedzą w garniturach, to jeżeli można powiedzieć gdzieś tak circa about od 19 do 30 kilku lat mają, no to jestem pewien, że niewinnych dzieciątek nie przypominają. Każdy z nich zapewne ma takie grzechy na swoim sumieniu, takie czyny, których się wstydzi, których wolałby nie powtarzać. A zatem, jeżeli Pan Jezus mówi na przykład do tych naszych braci, że macie się stać jak dzieci, no to nie ma na myśli tego, że staną się takimi aniołkami bez skazy, którym nic nie można zarzucić, bo tacy niewinni i tacy święci, że żaden grzech ich nie splamił. A jednak mówi, jeśli się nie staniecie jak dzieci. O co zatem chodzi? Chodzi o to, że o ile w pierwszym aspekcie to był wybór człowieka, to w tym drugim aspekcie Bóg mówi, chociażbyście stawali na głowie, chociażbyście nie wiem co robili, to Królestwo Niebieskie, to dziedzictwo, jakim jest Pan, nie jesteście w stanie go zdobyć. Nie jesteście w stanie na nie zasłużyć. Nie jesteście w stanie wykupić go. Ponieważ to jest coś, co przekracza ludzkie możliwości. Królestwo Niebieskie, dziedzictwo, jakim jest Bóg, można tylko przyjąć. I dzieci to chyba mają w sposób piękny, że chcąc coś od swoich rodziców, mówią daj. Mówią poproszę. Albo w sposób naturalny oczekują, w ogóle nie myślą. Wiedzą, że od rodziców dostaną jedzenie, bezpieczeństwo, spanie. Że kolejne rzeczy, których będą w życiu potrzebować, będą otrzymywać, bo są kochane. Bo są przyjęte przez rodziców. I tutaj chodzi w tym aspekcie przyjęcia dziedzictwa, którym jest Bóg, przyjęcia Królestwa Niebieskiego, taką postawę, że nie chce na to zasłużyć, nie chce zrobić rzeczy niezwykłych, na przykład wstąpić do Dominikanów, bo jak wstąpię do Dominikanów, to będzie mi bliżej do Królestwa Niebieskiego. Pan Bóg popatrzy i powie, o, wspaniały młodzieniec, wstąpił do Dominikanów, 5 punktów w drodze do Królestwa Niebieskiego. Jak jeszcze złożysz pierwsze śluby wieczyste, no to już będziesz miał 20, a jak zdobędziesz 50, to już prawie półmetek Królestwa Niebieskiego. No nie, Pan Bóg mówi, choćbyś ciało wydał na spalenie, choćbyś rozdał całą majętność, no to nic ci nie pomoże, jak nie będziesz miał miłości, która od Boga pochodzi. Bo Pan moim dziedzictwem i moim przeznaczeniem dlatego jest, bo taka jest Jego wola. Bo On pragnie siebie sobą obdarzyć. Bo On chce sobą obdarować. I tylko w ten sposób można zdobyć Królestwo Niebieskie, że się przyjmie ten dar, na który w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zasłużyć. I to chyba Pan Jezus ma na myśli, mówiąc, jak się nie staniecie jak dzieci, albo do dzieci należy Królestwo Niebieskie, czyli zdolność przyjęcia daru od Boga pochodzącego. I teraz można by zapytać, no dobra, ale jak te dwie rzeczywistości połączyć? Z jednej strony wolni, odpowiedzialni, podejmujący te zadania, które przed nami stoją, wypełniający swoje obowiązki, będący rzetelnymi w wypełnianiu Bożych przykazań, czyli coś, co jest bardzo w naszych rękach i co od nas zależy, a z drugiej strony to przyjęcie za darmo Królestwa, które Bóg nam daje. Można powiedzieć, że to są dwie strony tego samego medalu. Nie sposób zobaczyć dwóch od razu.
wydaje się, że one są sprzeczne, że to jest awers i rewers, tak? Można popatrzeć na jeden albo na drugi, ale razem stanowią rzeczywistość, do której jesteśmy wezwani. Czyli wszystko jest ważne, co robimy, jak wypełniamy Boże przekazania, w jaki sposób podejmujemy nasze obowiązki, w jak wolny sposób decydujemy się kroczyć za Panem Jezusem, a z drugiej strony ze świadomością, że wszystko jest darem, że bez Jego łaski On jest w nas sprawcą chcenia i działania, więc tylko On może nas poprowadzić. On tylko może sobą obdarować, a nasze czyny i nasze zasługi niewielkie mają tu znaczenie. I to jest ta sama rzeczywistość, z dwóch stron widziana, pod dwoma aspektami. I zatem tak patrzmy na nasze powołanie, na naszą drogę, na nasze dążenie, na nasze pragnienie, by Pan był moim dziedzictwem i moim przeznaczeniem. I to samo powiem do tych panów, którzy za chwilę staną się braćmi i będą chodzić w dominikańskich habitach. W ten sposób kroczcie drogą dominikańskiego powołania, wiedząc, że wszystko jest ważne, bo jesteście dojrzałymi, dorosłymi, wolnymi ludźmi, którzy mają świadomie wybierać to, co dobre i co zgodne z wolą Bożą, a z drugiej strony stawajcie się jak dzieci, które wiedzą, że wszystko od Boga przyjąć muszą.